Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki i dzisiaj zapraszam na taką krótką, mam nadzieję, że krótką pogadankę na temat nowego tłumaczenia Ani z Zielonego Wzgórza, czyli An z Zielonych Szczytów. Na początku tego roku wydawnictwo Marginesy dosłownie zatrzęsło rynkiem wydawniczym w Polsce, ponieważ ogłoszone zostało nowe, unowocześnione tłumaczenie Ani z Zielonego Wzgórza pod nowym, zmienionym tytułem, czyli An z Zielonych Szczytów. Tylko tak gwoli wyjaśnienia na początku, ponieważ cały ten film będzie się rozchodził o tłumaczenie, to oczywiście należy wspomnieć o tłumaczce, pani Annie Bańkowskiej, która jest no już leciwą kobietą, ale bardzo, bardzo uznaną tłumaczką, która ma na swoim koncie ponad 100 przekładów, która jest również współzałożycielką Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Tak więc mówimy tutaj o naprawdę osobie, która zna się na rzeczy, więc nie jest to jakiś nowatorski przekład, nie jest to osoba, która zabrała się za tłumaczenie tej książki bez pojęcia, a mówię to na obronę, ponieważ na tą książkę, na to tłumaczenie spłynęło naprawdę wiele, wiele gorzkich słów i myślę, że w okolicach premiery tej książki, czyli końcem stycznia, na początku lutego, mogliście się na wiele z nich natknąć, ponieważ An z Zielonych Szczytów naprawdę wywołała ogromną burzę w internecie. Nie było artykułu, którego nie zalewałyby komentarze typu, że jest to profanacja, że ludziom odebrano ich dzieciństwo, że zniknęła ich ukochana Ania. I tutaj przede wszystkim chciałam zaznaczyć, że ja byłam bardzo entuzjastycznie nastawiona do nowego tłumaczenia. Ja w ogóle jestem fanką takich właśnie nowych, świeżych tłumaczeń, ponieważ zawsze daje nam to inne spojrzenie, inny ogląd na tłumaczenia. A z tego co wiem, to pierwsze tłumaczenie Ani z Zielonego Wzgórza, które trafiło do Polski, było dosyć dalekie od oryginału, a w dodatku tłumaczone z języka szwedzkiego, tak więc był to przekład przekładu, a to nigdy nie jest najlepsza opcja. Oczywiście później w Polsce pojawiało się mnóstwo nowocześniejszych przekładów Ani z Zielonego Wzgórza, jednak ten tytuł nadal pozostał niezmieniony i dopiero pani Anna Bańkowska zdecydowała się naruszyć tę świętość i jak się okazało, nie zrobiła tego bez kontrowersji. Jeżeli chodzi o sam tytuł, bo o to chyba była naprawdę największa burza w internecie, bo tak naprawdę wiele z osób, które komentowały te wszystkie artykuły, w ogóle po książkę nie sięgnęło i zarzekało się, że po nią nie sięgnie, dlatego że właśnie na przykład odebrano im dzieciństwo, bo Ania już nie jest Anią, tylko jakąś An. Ja do tego podchodziłam bardzo entuzjastycznie, ponieważ jestem naprawdę ogromną zwolenniczką nietłumaczenia wszelkich nazw własnych. To znaczy uważam, że imiona, nazwiska, nazwy miejscowości, to wszystko powinno zostać w takiej wersji, w jakiej wymyśliła to autorka. Tym bardziej, że w poprzednich przekładach polskich, jeżeli chodzi o Anię z Zielonego Wzgórza, tutaj była bardzo duża niekonsekwencja, bo sporo imion było przetłumaczonych, na przykład właśnie Ania, Maryla czy Mateusz, ale też były takie imiona, które pozostawały w tej angielskiej wersji, na przykład Josie albo Ruby. No i to po prostu gdzieś tam mi się gryzło, bo no albo wybieramy jedną drogę, albo drugą, a nie zostajemy gdzieś tam pośrodku. Także tutaj naprawdę był duży brak konsekwencji pod tym kątem, więc to od razu spodobało mi się u pani Bańkowskiej, że zdecydowała się na nietłumaczenie nazw własnych w ogóle. Natomiast mój problem z tym tytułem jest taki, że chociaż oczywiście rozumiem zamysł, że te szczyty miały być bliższe oryginałowi, ponieważ mówimy tutaj o dachu. Myślę, że po tej olbrzymiej burzy w internecie wszyscy już doskonale wiemy, że w Avonlea nigdy żadnych wzgórz nie było, a te zielone szczyty, te zielone wzgórza odnosiły się właśnie do dachu domu, w którym mieszkała Ania, czyli właśnie do tych szczytów, które tak poprawnie architektonicznie powinniśmy na polski tłumaczyć. Natomiast problem z tym tytułem według mnie jest taki, że po prostu te szczyty przeciętnemu czytelnikowi, osobie, która po prostu sięgnie po An z Zielonych Szczytów, i tak nie będą kojarzyły się z budynkiem, one nadal według mnie kojarzą się z górami i po prostu nie brzmią tak dobrze jak Stasze Swojskie wzgórza. Gdybyśmy mieli w języku polskim jakiś taki odpowiednik właśnie tego angielskiego Gables, to myślę, że tutaj sprawa wyglądałaby dużo lepiej i ten tytuł nie budziłby aż tak dużych kontrowersji. No a ponieważ według mnie te szczyty dalej nie kojarzą się tak, jak powinny w zamyśle autorki tego tłumaczenia i w zamyśle w ogóle autorki, czyli Lucy Maud Montgomery, no to właśnie tutaj sprzeciw ze strony czytelników powstał. Mnie to nie przeszkadza, oczywiście w mojej głowie dalej mówię Ania i dalej dla mnie to będzie Ania z Zielonego Wzgórza, bo to się po prostu już utarło przez tak wiele lat w mojej głowie, że ciężko będzie to zmienić, ale jeżeli chodzi tutaj o samo imię An i w ogóle o wszystkie inne imiona, które pozostały w oryginalnej wersji, to jestem bardzo na tak, bardzo mi to odpowiada. Po pierwsze, tak jak wspomniałam na początku, ja nie jestem fanką tłumaczenia nazw własnych, ani takich kwestii kulturowych, bo uważam, że fajnie jest być wystawionym właśnie na obcą kulturę, na kulturę, która nie jest nam bliska i fajnie jest się w tym zanurzyć i być może czegoś gdzieś poszukać, czegoś się dowiedzieć o życiu osób w innej stronie świata, dlatego jak najbardziej tutaj jestem na tak. To pozostawienie tego imienia głównej bohaterki jako An również eliminuje nam później problemy, które były w momencie, gdy Ania przyjechała do domu Cuthbertów i gdy się przedstawiała. Tam, gdzie pada ten słynny monolog, gdzie An chce być nazywana An, ale z E na końcu, dlatego że to tak pięknie się pisze i wygląda tak dostojnie. Różnie to wyglądało w polskich tłumaczeniach. Ja akurat czytając An z Zielonych Szczytów porównywałam sobie tę książkę, to tłumaczenie z Anią z Zielonego Wzgórza w tłumaczeniu Agnieszki Kuc. I w tej wersji pani Agnieszki Kuc zostało to przetłumaczone w ten sposób, że Ania chce być nazywana Anią, a nie Anną, ponieważ Anna to takie okropne, nudne imię, co trochę mi nie pasuje tak naprawdę, ponieważ właśnie Ania chciała być nazywana takim dostojnym imieniem, tak jak tutaj mamy to An z E na końcu. Chciała być przecież Kordelią, więc mówienie, że Anna jest dla niej nudnym imieniem, troszkę mi tutaj nie pasuje. Uważam, że lepszym rozwiązaniem było w którymś tłumaczeniu
tłumaczeniu powiedzenie Anka, że woli być nazywana Anią, nie Anką. Bardziej mi to pasowało. Pojawiało się jeszcze w tłumaczeniach Andzia, natomiast Andzia kompletnie mi nie pasuje. Ale wiecie, to są takie osobiste preferencje. Tylko Wam tutaj daję znać, jak właśnie ten największy problem tłumaczenia imienia został rozwiązany akurat w tym tłumaczeniu, które ja mam. Także właśnie pozostawienie tego oryginalnego imienia ten jeden problem nam eliminuje i tutaj możemy się trzymać bardzo blisko oryginału. W ogóle z tego, co tutaj można przeczytać w takiej przedmowie od tłumaczki, przede wszystkim głównym celem tego nowego tłumaczenia było to, aby to tłumaczenie było w stanie trafić do nowych czytelników, do nowych pokoleń, żeby nie było aż tak bardzo przestarzałe również językowo, ale drugim takim właśnie bardzo ważnym celem tłumaczki było to, żeby jak najbardziej trzymać się tego oryginału, ponieważ tak jak wspomniałam na początku, to ten pierwszy przekład Ani tłumaczony był z języka szwedzkiego i tam podobno, ja chyba akurat tego przekładu nie czytałam nigdy, ale też w ogóle nie czytałam ani po angielsku, więc też ciężko mi porównać. Tam podobno bardzo dużo odbiegało od tego, co Lucy Maud Montgomery rzeczywiście w oryginale napisała, dlatego też tutaj właśnie głównym celem tłumaczki było trzymanie się oryginału. I to jak najbardziej zawsze na plus, jak dla mnie. Tak więc ja naprawdę bardzo, bardzo entuzjastycznie podchodziłam do tego tłumaczenia, ale nie wszystko mi się tutaj podobało. I właśnie chciałabym Wam powiedzieć o tych fragmentach, które również mi się nie podobały, żeby po prostu dać Wam taki ogląd na to, jak to tłumaczenie wygląda, żebyście sami mogli podjąć decyzję, czy jesteście ciekawi nowego tłumaczenia, czy będziecie po nie sięgać, czy jednak zostaniecie przy Ani. Tutaj na przykład na samym początku jest taki fragment, kiedy Rachel, czy też Małgorzata przychodzi do domu Marilee, w momencie, gdy Mateusz, czy Matthew, nie wiem, którego nazewnictwa się trzymać, żeby to było takie właśnie spójne, może trzymajmy się tego oryginalnego, tego, które jest tutaj w tłumaczeniu pani Anny Bankowskiej. A więc kiedy Matthew pojechał na dworzec odebrać Ann, Rachel przyszła do domu Marilee, no i właśnie dowiaduje się, że postanawiają oni adoptować chłopca, bo jeszcze tutaj miał być chłopiec, i Rachel mówi: ty tak na serio? A w tłumaczeniu pani Agnieszki Kutz brzmiało to: mówisz poważnie, Marylo? Tak więc wiecie, to zamienienie tych słów wszystkie takie do prawdy, poważnie, zamienienie ich na serio, mówisz serio, to nie do końca mi się podobało, ponieważ uważam, że tak mocne uwspółcześnienie odziera jednak tę książkę trochę z klimatu. Nie ma tego dużo, także nie martwcie się, to nie jest tak, że nagle tutaj mamy taki bardzo współczesny język. Natomiast są takie fragmenty, właśnie jak te typu na serio, które rzeczywiście bardziej podobały mi się w starszym tłumaczeniu. Uważam, że bardziej oddają ducha epoki i bardziej pasują po prostu do czasów i osób, które wypowiadały te zdania. No ale tak jak wspomniałam, takich momentów może jest ze 3-4 w całej książce, także naprawdę nie jest to aż taki problem. Na samym początku tutaj mam dużo znaczników, ponieważ początkowo bardzo tak skrupulatnie chciałam śledzić te tłumaczenia i chciałam sobie porównywać obie książki, ale im dalej, tym bardziej wkręciłam się w tę historię, tym większą czułam taką, wiecie, przyjemność z powrotu do Avonlea i zupełnie przestało mi to w ogóle zawracać głowę i skupiłam się tylko i wyłącznie na historii. I całościowo tę książkę czyta się naprawdę wyśmienicie, ona niczym nie odbiega od dawnego tłumaczenia, w ogóle bardzo mało czuć tak naprawdę te różnice, one są bardzo subtelne. Czyta się to wszystko płynnie, niesamowicie dobrze, właśnie z tymi małymi wyjątkami. Bardzo na plus tutaj są dla mnie te wszystkie nazwy własne, typu White Sands albo New Bridges. Nie ma tutaj żadnych białych piasków czy nowych mostów, także to wszystko brzmi naprawdę bardzo dobrze. To, co jeszcze mi się nie podobało tutaj w tym tłumaczeniu, to kwestia przetłumaczenia domu, w którym mieszkała Diana. To znaczy, wszyscy pamiętamy, że było to Jabłoniowe Wzgórze w starych tłumaczeniach, natomiast tutaj pozostaje Sadowa Górka. I o ile te wszystkie pozostałe nazwy własne, typu Jezioro Lśniących Wód, czy jakaś tam Biała Dolina Rozkoszy, Biała Aleja Rozkoszy, już nie pamiętam, brzmią tak samo albo bardzo, bardzo podobnie, o tyle ta Sadowa Górka trochę mi przeszkadzała, bo jednak musicie sami przyznać, że Jabłoniowe Wzgórze brzmi dużo lepiej, dużo bardziej dostojnie, jakby to powiedziała Ann. Tak więc to jest jeszcze jeden taki element, który nie do końca mi się podobał. Podobno są tutaj też zmienione nazwy roślin, czego ja nie jestem w stanie za bardzo dostrzec, ponieważ ja na botanice za bardzo się nie znam. I nie robiło mi to absolutnie żadnej różnicy, czy przed domem Rachel rosły majowniki, czy też jakieś tam inne kwiaty, natomiast wiem, że kiedy czytałam różne właśnie artykuły na temat tego tłumaczenia, to wiem, że dużo osób akurat chwaliło tę zmianę nazewnictwa, która jest znowu bliższa oryginałowi. Dla mnie akurat ten wątek, ten motyw nie miał większego znaczenia, ale być może dla Was, jeżeli właśnie lubicie kwiaty i znacie się na tym, to będzie rzeczywiście to robiło jakąś różnicę. Jeszcze jedna kwestia, która tutaj nie do końca przypadła mi do gustu w tym nowym tłumaczeniu pani Anny Bańkowskiej, to moment, w którym Ania wraca bodajże z pikniku albo z jakiegoś takiego przyjęcia, gdzie była ze swoimi koleżankami z klasy i opowiada Marilee, jaka była bycza zabawa, i bycza to jest nowe słowo, które dzisiaj poznała i usłyszała, że Mary Alice Bell tak mówi. No i tutaj właśnie znowu w tłumaczeniu pani Agnieszki Kutz, czyli w tym drugim tłumaczeniu, które Wam tutaj dzisiaj pokazałam, zamiast byczej zabawy była boska zabawa, a w jakimś jeszcze innym tłumaczeniu, które sprawdzałam, była zabawa fenomenalna. I boska, i fenomenalna gdzieś tam rzeczywiście odpowiada mi bardziej niż bycza. Natomiast nie mam pojęcia, jak to zostało nazwane w oryginale, także jestem bardzo ciekawa, jak to wypada w porównaniu do oryginalnej wersji. Jeżeli wiecie, to koniecznie dajcie znać. Ale tak podsumowując już ten film, bo chciałabym właśnie, żeby on był dosyć krótki, to po pierwsze, bardzo jestem na tak, jeżeli chodzi o pozostawienie
imion i nazw miejscowości i nazw własnych jako nieprzetłumaczonych w oryginale. I mamy tutaj taką w końcu i spójność, ale też klimat właśnie Kanady, Wyspy Księcia Edwarda, także to bardzo mi się podobało. Na nie jest kilka takich właśnie wpadek językowych, które mnie akurat nie pasowały, natomiast jest to kwestia indywidualna, mnie one przeszkadzały troszkę, typu te wstawki na serio Mateuszu zamiast do prawdy Mateuszu, czy też bycza zabawa zamiast fenomenalnej czy boskiej zabawy. Cieszę się, że ta książka została wydana, to nowe tłumaczenie zostało wydane i będzie kontynuowane, bo już w czerwcu mamy dostać Anne's Avonlea, ponieważ po pierwsze uważam, że to nowe tłumaczenie dało tej książce drugie życie, bo mimo tego, że wiele osób się zarzeka, że po nie sięgnie, to jednak no, tyle się mówiło o Ani Zielonego Wzgórza, czy też o Anne Zielonych Szczytów w ostatnim czasie, że myślę, że każdy chętnie sobie do tej książki wróci. Zresztą to tłumaczenie też wyprzedało się błyskawicznie, bo ja chciałam sobie kupić właśnie to tłumaczenie, zaczęłam czytać na Legimi w e-booku, ale później chciałam sobie właśnie porównać tłumaczenia, robić notatki na marginesie i zdecydowałam się kupić wersję papierową, która już była niedostępna. Musiałam czekać prawie że miesiąc na dodruk. Także naprawdę to świadczy tylko o tym, że w zasadzie Anna Bańkowska dała Ani drugie życie, a nie odebrała komuś dzieciństwo, więc to też jak najbardziej na tak. Cieszę się, że dzięki być może temu bardziej współczesnemu językowi i temu współczesnemu i bliższemu oryginałowi tłumaczeniu ta książka będzie miała szansę trafić do nowych pokoleń, bo też taki był właśnie zamysł tłumaczki i mam nadzieję, że to się naprawdę uda, że ten język nie jest aż tak bardzo przestarzały, chociaż tutaj dalej pojawiają się takie stylizacje językowe, więc to też nie jest tak, że ta książka jest jakoś bardzo odarta z klimatu. Co do tytułu, mam trochę wątpliwości, ja jednak zostawiłabym Anne Zielonego Wzgórza, ze względu na to, że ani wzgórza, ani szczyty nie kojarzą się tak, jak w zamyśle powinny, więc jednak zostawiłabym już te Zielone Wzgórza, do których wszyscy się przyzwyczailiśmy i które i tak myślę, że wszyscy będziemy w swojej głowie mówić, ale to też jest taka drobnostka. Jeżeli chodzi o kolejne części, to nie wiem, czy będę je zbierać, ponieważ wydaje mi się, że jednak wolę te tłumaczenia, gdzie mamy właśnie Zielone Wzgórze, gdzie mamy Jabłoniowe Wzgórze. Chętnie bym czytała te książki w ramach ciekawostki, żeby zobaczyć, co tam jeszcze się zmieniało, ale z drugiej strony wydaje mi się, że te zmiany są zbyt małe, zbyt subtelne, zbyt takie mało widoczne i mało wpływające na odbiór tej książki, żeby tylko z tego względu je kolekcjonować. Także postawiłam na inne wydanie, a nie Zielonego Wzgórza. Pomimo tego, że to nowe tłumaczenie zrobiło tak wiele zamieszania, to uważam, że koniec końców odbiór tej książki naprawdę zupełnie się nie zmienia. To dalej jest ta sama historia, dalej jest to tak samo cudowna historia. Czy jest to Ann, czy Ania, dalej zachwyca tak samo. Tak więc jeżeli boicie się sięgać po tę książkę właśnie ze względu na to, że nie wiem, że odbierzecie ją inaczej, gorzej, to myślę, że nic takiego się tutaj nie wydarzy. Jest kilka plusów, jest kilka drobnych minusików, ale koniec końców czyta się to bardzo dobrze, zresztą tak samo dobrze jak inne tłumaczenia Ani z Zielonego Wzgórza. Według mnie tak naprawdę jedyne, co to nowe tłumaczenie wniosło, to właśnie nie tłumaczenie nazw własnych oraz po prostu dodało drugie życie tej książce. Chociaż to jest tak popularna seria, że co chwila wychodzą jakieś nowe wydania, bo przecież i Świat Książki wydaje teraz Ania z Zielonego Wzgórza i wydawnictwo Wilga i teraz właśnie Marginesy, także naprawdę sporo tego jest na polskim rynku i myślę, że po którekolwiek wydanie zdecydujecie się sięgnąć, to i tak będzie to fantastyczna przygoda. Myślę, że młodsi mogą chętnie sięgać po Ann, bo gdzieś będzie to dla nich już bliższe, bardziej takie, wiecie, współczesne i normalne, że te imiona będą nieprzetłumaczone. Dla starszych pokoleń, dla osób, które pokochały Anię w dzieciństwie i teraz po prostu z sentymentem do tej historii wracają, myślę, że to zawsze będzie Ania, ale jedna i druga naprawdę sprawdza się fantastycznie. To, co na plus w tym wydaniu, to też mapka na samym początku, jest to mapka Avonlea. Chyba tego nie było w innych wydaniach, także to jest naprawdę fajny dodatek. Mamy tutaj oznaczone wszystkie ważne miejsca, takie jak oczywiście Zielone Szczyty, ale mamy nawet Królową Śniegu, czyli tą wiśnię, czy też czereśnię, którą Ania widziała ze swojego okna. Mamy Sadową Górkę, czy też Jabłoniowe Wzgórze, Dolinę Fiołków. No wszystkie te po prostu ważne miejsca, które są w tej książce opisane, są na tej mapce pokazane, także mniej więcej można sobie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Wydanie tej książki jest całkiem ładne, takie bardzo kontrastowe. Widziałam dużo negatywnych opinii na ten temat. Mnie się całkiem ta okładka podoba, chociaż nie jest moją ulubioną, ponieważ do mnie o wiele bardziej mówi wydanie wydawnictwa Wilga, które właśnie zaczęłam sobie ostatnio zbierać i jest to to wydanie. Ono wygląda według mnie o wiele ładniej, ma też w środku taką naprawdę bardzo ładną wklejkę, każda część jest w innym kolorze, także ja raczej będę zbierać te części, do tej pory wyszło chyba 5, Wymarzony dom Ani jest na ten moment ostatnim. Jeżeli chodzi o Ann z Zielonych Szczytów, to w czerwcu wychodzi drugi tom Ann's Avonlea, tutaj mam jeszcze trzecie wydanie Ani, a w domu mam jeszcze dwa inne pierwszego tomu, także trochę się tego uzbierało, ale jak widzicie naprawdę mamy duży wybór w Polsce różnych wydań i różnych tłumaczeń Ani z Zielonego Wzgórza, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A mówienie, że nowe tłumaczenie odebrało komuś Ani jest naprawdę no, bez sensu, bo przecież nikt starych tłumaczeń nam nie odbiera. Jeżeli wolimy stare tłumaczenia, to możemy wracać do starych. Jeżeli chcemy nowe, to możemy wracać do nowego. Ja zawsze bardzo optymistycznie podchodzę do takich eksperymentów, do takich nowości, bo zawsze jest to jakieś nowe spojrzenie na stare książki i zawsze dzięki temu można coś nowego w nich odkryć. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. W ogóle mam wrażenie, że on nie był jakiś taki bardzo konkretny, ale chciałam się po prostu wygadać na
temat mojego podejścia do nowego tłumaczenia Ann z Zielonych Szczytów, jak je odebrałam, czy mi się podobało, czy nie. Nie wiem, czy koniec końców to wybrzmiało, ale tak, jak najbardziej mi się podobało, ale też nie było czymś takim znacznie lepszym niż te starsze tłumaczenia, to znaczy nie widziałam aż tak wielkich różnic między nimi, ale koniec końców uważam, że w każdym wydaniu brzmi to tak samo dobrze i jest to tak samo przyjemna książka. Dajcie koniecznie znać, jakie jest Wasze zdanie na temat Ann z Zielonych Szczytów, jak podchodzicie do nowych tłumaczeń klasyków, czy mieliście już okazję czytać Ann z Zielonych Szczytów i jakie są Wasze wrażenia. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!